Rozmowa dnia. Prosto z Berlina w studiu jedynki Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Podobno strona niemiecka chciała przyblokować pana wizytę w Berlinie, to znaczy wyznaczała na początku przedstawicieli rządu bardzo niskiego szczebla, to prawda? No, jeśli tak było, to były to próby nieudane, bo jednak doszło do co najmniej trzech spotkań z przedstawicielami rządu, zarówno z sekretarzami stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, z panią sekretarz stanu Anną Lührmann oraz Andrasem Michaelisem, ale także z minister budownictwa Klarą Gleiwitz, która jest również bliskim współpracownikiem kanclerza Scholza, więc to były ważne spotkania. Jednocześnie odbyłem spotkanie z premierem Brandenburgii, czyli tego landu, który graniczy bezpośrednio z Polską, Dietmarem Woidke. Także to były bardzo dobre spotkania, mimo że tematy były trudne. No właśnie, panie ministrze, tematy były trudne, to przejdźmy do tych spraw. Powiedział pan już po tych spotkaniach, że nie otrzymał jednoznacznej odpowiedzi w sprawie reparacji. Ale co ci przedstawiciele rządu federalnego panu mówili w tej sprawie? Tak, ja zwróciłem się tutaj do moich rozmówców, że oczekujemy odpowiedzi jasnej na notę dyplomatyczną i że prosilibyśmy, żeby ta odpowiedź nastąpiła niezwłocznie, dlatego że czekamy na stanowisko Niemiec w tej sprawie. No i co na to pani Lührmann, pani minister Lührmann albo pani minister Gleiwitz? Nie było jasnej deklaracji. Odniosłem wrażenie jednak, że strona niemiecka jest gotowa do pewnego dialogu, ale oczywiście myślę, że musimy też naszą aktywność w Niemczech zwiększyć poprzez po prostu większą działalność informacyjną, poprzez spotkania, konferencje, eventy, publikacje prasowe. Zresztą tu również udzieliłem szeregu wywiadów mediom niemieckim, agencji DPA, ale też później był szereg konferencji prasowych, gdzie media niemieckie informowały o mojej wizycie, o przesłankach mojej wizyty, o problemach, które poruszałem, więc to jest pewien proces. Niemcy... Ale panie ministrze, czy to jest tak, jak pan porusza ten temat reparacji, to no właśnie pani Gleiwitz na przykład, czy pani minister Lührmann mówią, tak jak do tej pory główni politycy, czołowi politycy niemieccy, sprawa jest uregulowana na gruncie prawa międzynarodowego, były umowy na przykład pomiędzy PRL-em a NRD, czy mówią coś innego? Czy mówią, że jest jakaś wola, nie wiem, powołania dwóch zespołów rządowych? Na razie nie ma takich deklaracji, ażeby rozpocząć dialog, czy rozmowy, czy negocjacje. Natomiast myślę, że to jest pewien proces, że strona niemiecka po prostu musi zrozumieć, że ta sprawa jest nieuregulowana. My to w Polsce wiemy, natomiast oni tego nie wiedzą. Przez lata, myślę, że propaganda niemiecka i pewna polityka historyczna Niemiec no, w taki sposób kształtowała tą świadomość niemiecką, że Niemcy wypierali ze swojej świadomości te fakty, o których chcieliby zapomnieć i po prostu... No, ale to trzeba powiedzieć, panie ministrze, że ta propaganda, jak pan powiedział, niemiecka jest bardzo skuteczna. No, wystarczy wspomnieć, że oni wprowadzili termin naziści no jako właściwie takie zrzucenie odpowiedzialności na pewną wąską grupę narodu niemieckiego, to im się udało. Wystarczy przypomnieć serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie, emitowany przecież pod auspicjami telewizji niemieckiej. Te wszystkie operacje propagandowe im się udały. Tak, to była konsekwentna polityka od lat 50. zacierania odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. Oczywiście to się wiązało przede wszystkim z tym, że Niemcy jako jeden z największych eksporterów świata chciały się kojarzyć z precyzją, z jakością, z elegancją, a nie chciały się kojarzyć ze zbrodniami wojennymi. I taką operację podjęto wiele dekad temu i ją konsekwentnie to państwo realizowało. Z sukcesami, jak widzimy, tak? Bo nawet część Polaków ze zdumieniem słyszy o niemieckich zbrodniach wojennych i tego, że mamy prawo do reparacji wojennych. Więc przeprowadzono operację na społeczeństwie z sukcesem i my dzisiaj niestety tą narrację, którą Niemcy przez lata, dekady budowali, my ją po prostu łamiemy i dzisiaj Niemcom ciężko to zrozumieć, ciężko to wyjaśnić, muszą się sami zmierzyć z własną historią. My im pokazujemy, że Polska była krajem potwornie zniszczonym, wymordowano miliony Polaków i że Polacy nigdy nie dostali żadnych świadczeń z tego tytułu, że byliśmy dyskryminowani, że inne kraje, inne narody, inne nacje otrzymywały świadczenia, reparacje, a my nie. Panie ministrze, ale to pan mówi o tym także wczoraj, że jeszcze kilka tygodni MSZ czy polski rząd szerzej poczeka. A co się stanie, jak te kilka tygodni minie? Jaki jest wachlarz, paleta rozwiązań czy działań dyplomatycznych później?
Bardzo, bardzo duże jest to pole. Nie chciałbym dzisiaj jakby uprzedzać, ja również jakby powiedziałem. Stronę... A może dobrze, żeby strona niemiecka też na pewno słucha pana wypowiedzi, żeby wiedziała, co dalej. Panie redaktorze, no jest, myśmy już rozpoczęli pewne działania o charakterze dyplomatycznym. Wysłaliśmy ponad 50 not do naszych partnerów, sojuszników, także sprawa jest już umiędzynarodowiona. Jakieś reakcje są tych 50 pozytywne, partnerów? Generalnie pozytywne, jest duże zrozumienie dla działań Polski, jest świadomość, jak Polska była zniszczona. Nie ma świadomości, że Polska nie dostała reparacji, ale pojawia się dużo innych problemów takich właśnie wynikających z faktu nierozliczenia z wojny, dlatego że jak wszyscy wiemy, po zakończeniu II wojny światowej nastąpił podział świata przez żelazną kurtynę i wiele spraw po prostu zostało nieuregulowanych w relacjach Niemcy i inne kraje. Więc te sprawy się pojawiają. A czy spośród tych 50 państw są takie oficjalne deklaracje tych państw, że jeżeli Polska będzie podejmować na arenie międzynarodowej tę kwestię, będziemy was wspierać? Czy są takie deklaracje? Że wiele krajów się z życzliwością przygląda, zarówno jeśli chodzi o kwestie podobnego statusu kraju pokrzywdzonego, ale też są kraje, które po prostu będą się kierować autentycznie praworządnością czy prawami człowieka i to mogą być naprawdę niewielkie kraje, czy też kraje z północy Europy, czy zachodu Europy, które po prostu, które chcą, ażeby Europa była regionem praworządnym, tak, gdzie przestrzega się praw człowieka, gdzie są jednolite standardy. Więc tutaj każdy kraj może być naszym sojusznikiem, nawet Luksemburg, czy Liechtenstein, mówię, każdy kraj, dla którego przestrzeganie praw człowieka i praworządności w Europie jest ważne. Rozmawiał pan też o upamiętnieniu ofiar polskich okupacji niemieckiej w Berlinie. Czy będzie takie upamiętnienie i czy nie powinno być też, to drugie pytanie, dodatkowego upamiętnienia Polaków ratujących Żydów w centrum Berlina? To jest pewien proces. No, to dosyć ciężko Niemcom idzie to upamiętnianie. Wiemy, że oczywiście największe upamiętnienie dotyczy Holokaustu. No to jest w centrum Berlina, bardzo blisko bramy Brandenburskiej. Tak, oczywiście mamy też upamiętnienie Romów. Jest duży plac, na którym jest pamięć poświęcona zamordowanym Romom. Natomiast oczywiście do dzisiejszego nie ma żadnego obelisku, pomnika, miejsca pamięci dla Polaków. Ja takie dwa miejsca oglądałem. One są jakby rozważane w decyzjach niemieckiego rządu. Będziemy się skłaniać... To jest centrum Berlina? Tak, jedno z tych miejsc to jest centrum Berlina. Będziemy się skłaniać do tego, żeby to było miejsce godne, gdzie nie jest to miejsce na jakimś uboczu, na peryferiach, ale wręcz przeciwnie, żeby to było miejsce w centrum Berlina, dobrze zaprezentowane i padły, panie ministrze, jakieś deklaracje w tej sprawie, że no ten upamiętnienie, ten monument stanie? To jest pewien proces i postrzegamy to jako żmudny proces negocjacji. Trzeba negocjować z Niemcami kwestie prawdy historycznej? No to są to akurat, no, o finansach można negocjować, ale odpowiedzialności finansowej za zbrodnie wojny. No, liczę, ale tutaj za panie zbrodnie... redaktorze, że moje, nie ukrywam, twarde rozmowy z moimi partnerami w Niemczech przyspieszą pewne sprawy. Ja powiedziałem i podczas rozmów, ale też także podczas konferencji prasowych, że oczekujemy symetrii w relacjach polsko-niemieckich, bo na dzień dzisiejszy tych symetrii nie mamy. Również nawiązałem do kwestii nauczania języka polskiego w Niemczech. Jak wiemy, strona niemiecka pewien gest wykonała, pewne stosunkowo niewielkie środki przeznaczyła na ten cel. I one jak są... sam pan zauważył, kilkadziesiąt razy mniejsze, tak, niż Polska przeznacza na naukę języka absolutnie niemieckiego w Polsce. No, używa się argumentu dosyć bałamutnego. To symetrii tu nie ma. Absolutnie nie ma. Używa się argumentu dosyć bałamutnego dla mnie, że to są zadania krajów związkowych, czyli landów. I że w związku z powyższym tutaj rząd Niemiec nie ma nic do tego. No, na takiej zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że to jest zadanie dla samorządów i to samorządy powinny się zająć nauką języka niemieckiego w Polsce. Prawie 2 miliony dzieci, młodzieży, studentów uczy się języka niemieckiego w Polsce. Do tego wątku wrócimy. Panie ministrze, już za moment Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych, jest gościem Sygnału Wnia. Ciąg dalszy naszej rozmowy na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki. Panie ministrze, to jeszcze o tej symetrii, jakby pan dokończył, no bo pan to wskazywał w rozmowach z partnerami niemieckimi, ale tej symetrii, jak sam pan mówi, nie ma. No dlatego ważne jest, żeby prowadzić bardzo asertywną dyplomację,
mówić prawdę, mówić tak jak jest i oczekiwać wzajemności. W przeciwnym przypadku, jeśli będziemy, nie będziemy mówić prawdy naszym partnerom, no to nie będziemy się posuwać do przodu, więc myślę, że pomimo tych rozmów, które były trudne, twarde, nie ukrywam, ale w dobrej atmosferze. Jest pan umówiony na kolejne rozmowy? Tak, ja zaprosiłem wszystkich moich rozmówców do odwiedzenia Warszawy, do odwiedzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale też do odwiedzenia w ogóle Polski. Zdecydowana większość z nich podziękowała i powiedziała, że to nastąpi, więc ja liczę na tutaj kontynuację. Też, co jest myślę ważne i istotne, o czym trzeba wspomnieć, również zwróciłem uwagę na moim partnerom w Berlinie, że do dnia dzisiejszego są zablokowane środki unijne, środki z Funduszu Odbudowy, i że jest to sytuacja absolutnie negatywna nie tylko dla Polski, ale również dla walczącej Ukrainy, bo często mnie też pytano, co możemy zrobić razem dla walczącej Ukrainy, więc odpowiadałem po prostu, odblokujcie środki dla Polski, bo my wiemy, jak pomagać Ukrainie, to robimy. Również zwróciłem... I co na to partnerzy niemieccy? No, otwierali jakby oczy, że jest taka, że tak naprawdę ta prosta okoliczność jest tak ważna dla Polski i dla Ukrainy, ale również jest ważna dla Niemiec, bo przecież gdy rozmawiałem z premierem Brandenburgii, no wspominał mi, że ta współpraca transgraniczna jest bardzo ważna, że powinniśmy budować mosty na rzece Odrze, że ich jest po prostu za mało. No ale jeśli nie będzie środków, nie można budować mostów, prawda? Więc myślę, że Niemcy sobie muszą uświadomić, że ta obłąkańcza polityka Komisji Europejskiej i opozycji, która blokuje te środki już od dłuższego czasu, ona szkodzi nie tylko Polsce, nie tylko Ukrainie, ale także szkodzi samym Niemcom. Ale skoro szkodzi samym Niemcom, skoro są projekty infrastrukturalne, czy w ogóle transgraniczne, które można by realizować wspólnie, to czy ten głos pana znalazł, no padł na jakiś podatny grunt, czy właśnie tak jak pan mówił, pani minister między innymi budownictwa, Klara Gajwicz, współpracowniczka kanclerza Scholza, mówiła, że będzie na przykład namawiać kanclerza do tego, żeby jednak poczynił jakieś też działania dyplomatyczne celem odblokowania tego Funduszu Odbudowy. Wie pan, no jakby mi jest trudno wymuszać na moich rozmówcach, żeby pewne działania podejmowali, ale wydaje mi się, że ważne, żeby oni mieli świadomość, jakie są konsekwencje działań Komisji Europejskiej i że te działania Komisji Europejskiej blokujące środki dla Polski uderzają nie tylko w Polskę, Ukrainę, walczącą Ukrainę, ale uderzają także w same Niemcy i to powinni mieć taką świadomość, że te środki mogłyby już być wydatkowane na projekty wspólne, na projekty transgraniczne, z których korzystaliby Polacy, Niemcy i Europejczycy, ale także Ukraińcy. Natomiast no, ta obłąkańcza polityka, którą prowadzi opozycja blokowania środków dla Polski, uderza w cały nasz region. Panie ministrze, pan był w Berlinie w dniu, kiedy prokuratura federalna w Karlsruhe poinformowała, że udaremniła zamach stanu planowany na początku przyszłego roku przez grupę odwołującą się do Rzeszy Niemieckiej, no ale taką grupę, która planowała no, zamachy na polityków niemieckich, tego nie ukrywając. Zresztą taka formacja popierana przez, jak podaje sama ta prokuratura, przez 21 tysięcy Niemców. Czy coś partnerzy niemieccy mówili na ten temat? Czy to rzeczywiście było realne zagrożenie? No bo pojawił się termin zamach stanu. W tym kontekście. No trudno mi to komentować, bo oprócz doniesień medialnych to ta kwestia nie była przedmiotem moich rozmów. Również z zdumieniem przeczytałem te informacje. No cóż, poczekajmy na śledztwo niemieckiej prokuratury, na komunikaty. Trudno mi tę kwestię komentować. Panie ministrze, to portal The Moscow Times cytuje Abbasa Galiamowa, byłego autora przemówień prezydenta Rosji, jeżeli tak go można w ogóle określać, raczej dyktatora Władimira Putina, który, ten pan Galiamow, sugeruje, że jest przygotowana na Kremlu operacja Arka Noego, która ma służyć w razie przegranej Rosji na wojnie na Ukrainie, ma służyć ewakuacji czołowych polityków, w tym Władimira Putina. Rozważano Chiny, ale Chiny podobno nie cenią przegranych, więc teraz jest tradycyjny kierunek ewakuacji dyktatorów, czyli Argentyna, Wenezuela. Jak pan przyjmuje te informacje, no, oficjalnie, pod nazwiskiem? Z dużym dystansem. Pamiętajmy, że Rosja jest mistrzem dezinformacji, lubi dezinformować, dezinformuje.
żeby osiągać jakieś swoje cele polityczne, więc z dystansem te informacje oceniajmy. Już wielokrotnie słyszeliśmy o śmiertelnych chorobach Putina, o innych historiach. To się nie potwierdza, więc po prostu my róbmy swoje. Czy oferta z Niemiec, bo jeszcze wrócę do polityki niemieckiej, dotycząca tych systemów wyrzutni Patriot została odrzucona, jeżeli chodzi o tą pierwotną ofertę niemiecką, z uwagi na to, że centrum dowodzenia miało być w Niemczech, to Niemcy mieliby decydować o tym, które rakiety rosyjskie zostaną zrzucone. To był główny powód? Wie pan, jakby nie uczestniczyłem w rozmowach, to są rozmowy jednak o charakterze poufnym pomiędzy Departami Obrony i ministrami obrony i tutaj no nie chciałem tych kwestii jakoś komentować, nie znam szczegółów. Uważam, że sprawy dotyczące obronności, polityki obronnej państwa, współpracy wojskowej powinny być objęte pewną jednak poufnością i dlatego też ja krytycznie oceniałem te sytuacje, gdy publicznie informowano o przekazywaniu Polsce patriotów, sprawy były niedograne, potem wynikały jakieś tutaj właśnie różnego rodzaju medialne przepychanki. To nie służy naszej współpracy, to nie służy wsparciu poważnemu dla Ukrainy. Oczekiwałbym, że sprawy wojskowe będą jednak załatwiane w ciszy. Panie ministrze, to jeszcze pytanie o rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom ukraińskim. Tam mowa jest o uszczelnianiu między innymi tej pomocy finansowej. Czy może pan powiedzieć, na czym te zmiany będą polegać? Jest tu dzisiaj teraz trudno komentować, jak ten projekt wpłynie do Sejmu, będzie poddany debacie, to poznamy główne założenia. Ja chcę podkreślić, że oczywiście tak jak każdy uprawniony obywatel w naszym kraju, również nasi uchodźcy, którzy są w Polsce z Ukrainy, czy podlegają takim samym regulacjom jak Polacy i nasz system musi być tutaj w tym obszarze szczelny. A to jeszcze w tym kontekście pana rozmów, no bo skoro ten wątek ukraiński jednak się pojawiał, no w kontekście chociażby tego funduszu odbudowy, pan o tym mówił, że gdyby jednak odblokować fundusz odbudowy, no to polski rząd wie, jak pomagać Ukrainie, no jakoś to na razie nie znajduje zrozumienia. Zresztą było takie głośne sformułowanie, że nie będzie rabatu wojennego do Didiera Reindersa, komisarza unijnego. Czy w tym kontekście no, można też by było liczyć na to, że jednak na poziomie Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej powstanie taki poważny fundusz pomocy dla krajów, które świadczą wsparcie dla Ukrainy, bo na razie no, to usłyszeliśmy o takim w przeliczeniu 700 milionach złotych, no, które są kroplą w morzu potrzeb, o czym mówił sam premier. Tak, ja o tym też mówiłem moim partnerom w Niemczech i oni otwierali szeroko oczy, gdy mówiłem, że te środki, które dostajemy z Unii, to jest jakaś, powiedzmy, 10% z tego, czy nawet jeszcze mniej niż tego, co faktycznie wydaje polski rząd, polskie samorządy, polskie społeczeństwo. Tam jest niewielka wiedza jakby na ten temat, jaki to jest obciążenie dla naszego budżetu państwa, naszego PKB. I dlatego też apelowałem podczas tych rozmów, żeby te środki unijne po prostu zostały odblokowane i żeby pomoc dla Polski zwiększyć, zwłaszcza w kontekście tego, co polskie społeczeństwo, polskie państwo, polskie samorządy robią dla walczącej Ukrainy, dla Ukraińców, bo to są gigantyczne środki, które w żaden sposób nie są refundowane przez Unię Europejską, ale my to musimy jasno komunikować naszym partnerom, przede wszystkim w Berlinie i w Paryżu. A tak podsumowując, powiedział pan, że rozmowy były asertywne, twarde. To rozumiem, że to na razie nie jest, to nie są lekkie dyskusje przy kawie i rozumiem, że spodziewa się pan, tak podsumowując tę pierwszą turę rozmów, kolejnej tury twardych rozmów, tak? Myślę, że te rozmowy nastąpią, po prostu, tak jak mówiłem na początku, strona niemiecka musi zrozumieć, dlaczego tą akcję podejmujemy, że to nie jest kampania wyborcza PiSu, muszą zrozumieć, że to jest sprawa, która nie zniknie z agendy polsko-niemieckiej w tym miesiącu, za pół roku, za rok, tylko ona jest, będzie i musi być rozwiązana. I my apelujemy, żeby była rozwiązana w formie dialogu. Jest pan pewny, że nie zniknie, gdyby się nawet władza zmieniła? Myślę, że nasza formacja ma wielkie szanse wygrać kolejne wybory i będziemy nadal tę sprawę kontynuować. Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.